podstawowym naszym zadaniem jest walka z epidemią. Ale ten stan epidemiczny ma, jak wszyscy wiemy, znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Spodziewamy się spowolnienia gospodarczego i dlatego też musimy być przygotowani na tego rodzaju sytuacje i rząd polski przygotowuje specjalną ustawę, którą można nazwać tarczą antykryzysową, ustawę, która ma wzmacniać polską gospodarkę, ma pomóc przejść ten trudny okres naszej gospodarce bez strat. Tarcza obejmuje także przedsiębiorstwa i pracowników na polu kultury. Krótko mówiąc, musimy także wspierać naszą branżę kulturalną w tym trudnym czasie i reformy, zmiany, jakie zawiera tarcza, dotyczą szczególnych rozwiązań i generalnych rozwiązań, które obejmują także ludzi kultury, a więc przedsiębiorstwa, osoby zatrudnione na samodzielnej działalności gospodarczej, osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę i umowy zlecenia działające na obszarze kultury są objęte tarczą antykryzysową. Takie same rozwiązania jak do innych dotyczą także ludzi kultury. To jest między innymi dla osób zatrudnionych na zlecenia czy na umowy o dzieło zapomoga w postaci 80% płacy minimalnej. Ale tych rozwiązań jest znacznie więcej. Zachęcam do zapoznania się z tymi rozwiązaniami, gdy będą one już przyjęte przez Sejm w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ministerstwo Kultury przygotowuje także specjalne rozwiązania. Chcemy uruchomić specjalny nowy program Sztuka, Kultura w Internecie. Jest oczywiste, że w tej chwili wiele działań artystycznych przechodzi z rzeczywistości tej realnej do rzeczywistości wirtualnej i dlatego chcemy wesprzeć specjalnie dodatkowo jeszcze takie działania specjalnym programem. Przygotowujemy drugi program, taki program, który będzie uruchomiony po zakończeniu tego kryzysu epidemicznego na rekompensowanie strat dla przedsiębiorców, dla pracowników kultury. Podjęliśmy już decyzję o uelastycznieniu rozliczeń dotyczących projektów w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My takich programów prowadzimy. 32 tysiące pracowników polskiej kultury jest zaangażowanych w realizację tych programów. Chcemy, żeby te programy były dostosowane do obecnej sytuacji, czyli krótko mówiąc, rozliczenie tych programów będzie bardziej liberalne, będziemy przekładać terminy, będziemy także inaczej podchodzić do rozliczenia merytorycznego. No, ktoś nie jest w stanie zrealizować programu w związku z sytuacją wszystkim nam znaną, więc będziemy w sposób zastępczy niejako rozliczać taki program. Zwiększamy także pulę środków na działania socjalne, na zapomogi dla artystów i twórców. To też jest rzecz oczekiwana i oczywista. Wprowadzamy nowelizację wielu ustaw szczegółowych, tak żeby one mogły umożliwiać poprzez tę nowelizację bardziej elastyczne podejście do funkcjonowania biznesu w kulturze, czy też do rozliczania pewnych programów czy projektów realizowanych, czy to przez producentów filmowych, czy to przez właścicieli kin. To są takie specjalne regulacje dla ludzi kultury i w miarę rozwoju sytuacji będziemy także decydowali o innych sprawach i o innych udogodnieniach. Mogę także powiedzieć, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji kultury, które są prowadzone czy współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak opery, filharmonie, teatry czy muzea, jest oczywiste, że w ich budżetach będą pewne luki, no chociażby jeżeli chodzi o zyski ze sprzedawanych biletów. Te niedofinansowanie będzie wspierane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że przewidywane zmiany budżetowe także te straty będą uwzględniały. Będziemy chcieli zrekompensować, innymi słowy,
wszystkim instytucjom kultury ten czas niedogodny, ten czas związany z walką z epidemią.